Informujemy, że możesz wspierać projekt Jestem Katolem poprzez serwis patronite.pl. Link znajdziesz w opisie. Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy. Suma błędów. Protestantyzm w ocenie biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ryszard Moskol. Część trzecia. Ekumenizm. Konsekwencją przyjęcia fałszywej koncepcji Kościoła i odrzucenia obiektywnego autorytetu religijnego musiało być poszukiwanie stałości religijnej w koncepcji ewolucji prawdy. Na gruncie religijnym zaowocowało to ideą tzw. wolnej religii, stworzonej przez racjonalistycznie nastawionych pastorów niemieckich jeszcze pod koniec XIX wieku. Nowa, wolna religia miała być pierwszą nowoczesną religią niedogmatyczną, łączącą z jednej strony wszystkie najlepsze elementy wszystkich systemów religijnych świata, z drugiej religią humanistyczną, wyrastającą z indywidualistycznych podstaw światopoglądowych. Pomysł protestantów dał początek międzyreligijnym spotkaniom ekumenicznym, które zwłaszcza spodobały się protestantom amerykańskim i masonerii. Józef Sebastian Pelczar przy okazji charakteryzowania tych koncepcji wspominał organizowane kongresy postępu religii przez łączącego w sobie wszystkie możliwe pierwiastki ideowe, żydowski, masoński, niemiecki i amerykański, Teodora Reinacha, na których pracowano nad połączeniem elementów kilku religii w jeden postępowy system. Najbardziej zastanawiającym faktem, na który zwrócił uwagę biskup Przemyski, jest okoliczność zaproszenia na kongres buddystów, protestantów różnych konfesji, przedstawicieli lóż masońskich, monistów oraz wyznawców judaizmu, przy jednoczesnym pominięciu katolików, okraszonym stwierdzeniem, że takie zaproszenie zostanie wystosowane tylko w sytuacji rezygnacji Kościoła z dogmatów. Ekumenizm drogą do chrześcijaństwa bezdogmatycznego? Sceptycyzm. Przykład idei ekumenicznej jest klinicznym objawem sceptycyzmu, do jakiego prowadzi protestantyzm. W sferze społeczno-politycznej protestantyzm jest tworem bezbronnym, wydanym na pastwę systemu państwowego. Nie inaczej jest w wymiarze religijnym, w którym uległość względem świata współczesnego, jego szaleństw i pomysłów spowodowała przyjęcie najbardziej kuriozalnych koncepcji i idei. Do głośniejszych należy pastor Jato, który na zebraniu publicznym w Berlinie tak sformował swoje credo. Jezus Chrystus nie jest Synem Bożym, ani naszym Mistrzem, ani Zbawicielem. Predykant berneński Albert Kaltow, który trzy teorie o utrzymaniu siły, o prawie ewolucji i o nieskończoności świata, nazwał nowszą nauką o Trójcy Świętej. Pastor Steudel, który proponował nowszą etykę nieuznającą dekalogu, superintendent Lahusen, który radził nie trzymać się przy ordynacji dosłownego tekstu składu apostolskiego, teolog protestancki Arthur Drews, który w 1910 roku miewał w Berlinie wykłady na temat, że Chrystus jest postacią mityczną, nadworny pruski kaznodzieja, pastor Stocker, jeszcze w 1909 roku ubolewał, że protestantyzm trapią najcięższe choroby duchowe, których nie podobna przezwyciężyć żadnymi materialnymi środkami, a także stwierdził wprost, że protestantyzm wystąpił przeciwko bóstwu Jezusa Chrystusa. Pastor Wolt dodawał, że protestanccy wierni są forpocztą pogaństwa i rewolucji w cesarstwie niemieckim. Józef Sebastian Pelczar, opisując występujące wśród protestanckich teologów przypadki negowania dogmatu Trójcy Świętej, bóstwa Jezusa Chrystusa
odrzucenia składu apostolskiego i innych przykładów stwierdził, że całość historii i budowy religii protestanckiej predestynuje ją do niedowiarstwa, skoro przyjmiemy tę myśl świętego biskupa za prawdziwą. Musimy uznać dzisiejszy modernizm za pokłosie protestanckiego sceptycyzmu w Kościele katolickim. Pod koniec swego burzliwego życia zgorzkniały Luter podsumował swoje wytężone wysiłki wprowadzenia religii czystej Ewangelii słowami: teraz ludzie opętani są przez 7 diabłów, podczas gdy najpierw byli opętani przez jednego. Efekty rebelii protestanckiej dla Europy były opłakane, potępienie dusz, rozbicie religijne i polityczne, wojny i rewolucje. Jeden z najznamienitszych protestanckich historyków epoki zjednoczenia Niemiec, Jan Gustav Droysen, charakteryzował skutki reformacji następująco. Nie było rewolucji, która by głębiej wstrząsnęła społeczeństwem, która by straszliwiej burzyła i niemiłosierniej wyrokowała. Od razu wszystko się rozpadło i zostało zakwestionowane. Najpierw w umysłach ludzi, potem z niesłychaną szybkością w stosunkach społecznych, we wszelkiej karności i wszelakim porządku. Uwaga Droysena pozostaje aktualna również dziś. Co prawda sam protestantyzm w swoich tradycyjnych formach pozostaje od dłuższego czasu religijnym trupem, poddawanym kolejnym reformacjom, jednak błędy protestantyzmu, tak celnie zdiagnozowane przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, funkcjonują w obiegu społecznym. Przedostały się również do wnętrza Kościoła katolickiego, wywołując najgroźniejszy kryzys wiary, jakiego doświadczył katolicyzm na przestrzeni wieków. Nie przez przypadek biskup Przemyski upatrywał korzeni niebezpiecznego modernizmu wyrastającej z protestantyzmu etycznej koncepcji Emanuela Kanta. Antidotum na morderczy kryzys może być wyłącznie odrzucenie modernistycznych błędów, przeniesionych do Kościoła z protestantyzmu, i odrodzenie misyjnej postawy katolików. Od fatalnego roku 1517 była ona najlepszą bronią przeciwko kłamstwom Lutra, głupocie Karlsztata i fanatyzmowi Kalwina, a świadczą o tym rzesze wybitnych konwertytów, wracających z protestanckiego wygnania na łono Kościoła katolickiego. Ponieważ, jak wielokrotnie powtarzał za papieżem świętym Piusem X i Leonem XIII, święty biskup Józef Sebastian Pelczar, jedność chrześcijaństwa istnieje wyłącznie w Kościele katolickim, a protestanci mogą ją osiągnąć wyłącznie poprzez wyparcie się swoich zgubnych błędów i powrót do odrzuconego niegdyś katolicyzmu. Płaszczyzna dialogu i porozumienia zawiera się w niezmiennym depozycie wiary Kościoła katolickiego. Płaszczyzna dialogu i porozumienia zawiera się w niezmiennym depozycie wiary Kościoła katolickiego, o czym protestanci zawsze winni pamiętać. Koniec części trzeciej, ostatniej. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, do polubienia naszej strony na Facebooku, a także do odwiedzenia strony wydawnictwa capitalbook.pl. Imperium dobrych książek. Mogą Państwo wspierać nas przez patronite.pl. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać projekt Jestem Katolem, dostarczając treści najwyższej jakości. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.